dzisiejszej sesji witam oczywiście radnych. Drodzy Państwo, teraz przechodzę do oficjalnej części, a więc otwieram 26. sesję Rady Dzielnicy 14. Państwo radni otrzymali porządek obrad. Stwierdzam na podstawie listy obecności, która krąży, ale także widzę, że jest kworum, więc rada jest płatna do podejmowania. Proszę Państwa, macie porządek obrad, to jest drugi punkt, przedstawiam przyjęcie porządku obrad. W imieniu zarządu pozwolę sobie zgłosić kilka wniosków o wprowadzenie do porządku obrad. Drodzy Państwo, jako punkt czwarty proponuję, czyli zmieniamy punkt dotychczasowy w sprawie przyjęcia planu finansowego. Wprowadzimy punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 52 oraz włączenia do zespołu szkół ogólnokształcących nr 14. Będzie to nasz pierwszy punkt merytoryczny, dlatego też taki punkt proponuję jako punkt czwarty do projektu porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dopiero w punkcie merytorycznym. To jest projekt numer 18. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, dalej w imieniu zarządu proponuję, aby wprowadzić jako punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem akcji Zima i w efekcie tej dotychczasowej punkt czwarty, a więc podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego przesuwa się na miejsce piąte. Kto z Państwa radnych jest zaprowadzenie tego punktu projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś otrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Jako punkt siódmy w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bieżące utrzymanie terenu zielonego w ramach zmian powierzonych dzielnic 14 na lata 2013-2014. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadził ten punkt do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, proponuję również w imieniu zarządu jako punkt ósmy wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania kwoty w wysokości 60 tysięcy złotych na zadania priorytetowe na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 9 w imieniu zarządu proponuję wprowadzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy 14 na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 10 w imieniu zarządu proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, w wyniku wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty 5, a więc informacje przewodniczącego komisji problemowej otrzymuje numer 11 i kolejne informacje o rządzie 13, sprawy bieżące 13, oświadczenia i komunikaty 14, zamknięcie obrad 26.15. Czy do projektu porządku obrad chcą jeszcze Państwo jakieś zgłoszenia? Nie widzę.
Komisję, w związku z czym poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z wszystkimi przyjętymi komisjami. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu porządkowego? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przyznam, że przyjęliśmy projekt porządku obrad i według tego porządku będziemy dzisiaj procedować. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest, drodzy Państwo, przyjęcie protokołu 25.2014. Protokół zgodnie ze statutowym regulaminem był wyłożony w siedzibie dzielnicy. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi jakieś zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę zastrzeżeń, w związku z tym, że protokół jest przyjęty i zostanie przeze mnie podpisany.